45 milionów dofinansowania do kolei od samorządu województwa mazowieckiego. Spotkanie wigilijne w Świerżach Górnych. Festiwal mikołajkowy w szkole muzycznej. Renata Jasek, witam i zapraszam na przegląd wydarzeń tygodnia z terenu gminy Kozienice. We wtorek, 5 grudnia, w Urzędzie Marszałkowskim w Warszawie podpisana została umowa na dofinansowanie budowy linii kolejowej Kozienice-Dobieszyn. Samorząd województwa mazowieckiego przeznaczy na ten cel 45 milionów złotych. Samorząd województwa mazowieckiego dofinansuje budowę odcinka linii kolejowej Kozienice-Dobieszyn. Zarząd województwa przeznaczył na ten cel 45 milionów złotych. Umowę dotacyjną podpisali we wtorek 5 grudnia w Urzędzie Marszałkowskim marszałek Adam Struzik, wicemarszałek Rafał Rajkowski oraz burmistrz Kozienic Piotr Kozłowski i skarbnik gminy Monika Makulec-Sobota. Bardzo ważne wydarzenie, bo to dotacja 45 milionów, można powiedzieć, że największa w historii gminy Kozienice. Otrzymana od samorządu województwa. Istotna, bo projekt ważny, kolej dla Kozienica, więc inwestycja bardzo droga, która musi mieć solidne fundamenty finansowe. Dotrzymaliśmy 85% z funduszy rządowych, a teraz prawie 15%, czyli ten wkład samorządowy od strony samorządu województwa mazowieckiego, za co jestem bardzo wdzięczny i mam nadzieję, że zgodnie z harmonogramem za te kilka lat ta linia będzie funkcjonowała. Gmina Kozienice jest liderem projektu Kolej w Kozienicach – likwidacja regionalnego wykluczenia komunikacyjnego. Do projektu przystąpiła również gmina Głowaczów, przez którą ma przebiegać trasa kolei. Obie gminy wystąpiły do zarządu województwa z wnioskiem o wsparcie finansowe tej inwestycji. Samorząd województwa mazowieckiego wspiera różnego rodzaju inwestycje lokalne, ale też o takim znaczeniu regionalnym czy subregionalnym. Uczestniczymy w projektach rządowych, które zostały zaproponowane. W tym wypadku to chodzi o Kolej Plus. Na terenie województwa mazowieckiego zaproponowano 4 odcinki, albo ich rewitalizację, albo budowę od podstaw. Jedną z takich odcinków jest właśnie ten 23-kilometrowy odcinek, który włącza Kozienice i Głowaczów, te dwie ważne gminy powiatu kozienickiego, włącza w sieć de facto krajową, a nawet powiedziałbym transeuropejską sieć połączeń kolejowych, umożliwiając połączenie do Radomia i do Warszawy. Linia kolejowa łącząca Kozienice z Dobieszynem będzie miała ponad 23 km długości. Połączy ona linię kolejową nr 77 Janików-Świerże Górne z linią nr 8 Warszawa-Radom. Projekt zakłada budowę 5 punktów obsługi pasażerskiej, budowę 2 mostów kolejowych oraz usunięcie 23 kolizji z drogami. Linia będzie jednotorowa i zelektryfikowana. Powstaje już projekt. Projekt mam nadzieję, że powstanie do końca 2025 roku, a później budowa kolei i w 2029 roku myślę, że pierwsze pociągi pojadą w stronę Warszawy z Kozienic. Koszt tej inwestycji jest około 400 milionów. Obowiązkiem partnerów samorządowych, bo jest to w partnerstwie samorządów ze stroną rządową, jest zabezpieczenie 19% kosztów. Na dzisiaj to jest właśnie około 50 milionów złotych, z czego 45 milionów samorząd województwa postanowił przeznaczyć na ten cel. Oczywiście mając pełną świadomość, że być może to nie wszystko, tak? Że być może przyszłość pokaże, że w dalszym ciągu będziemy musieli wspierać tę inwestycję. I tam będą operowały, co zadeklarowaliśmy i co jest też ważne, Koleje Mazowieckie. Nasz główny przewoźnik, którego jesteśmy właścicielem i który w tej chwili przewozi około 63 milionów pasażerów, więc myślę, że to będzie też bardzo przyjazne rozwiązanie dla mieszkańców Kozienic i powiatu kozienickiego. Zgodnie z podpisaną umową samorząd województwa mazowieckiego przekaże gminie Kozienice liderowi projektu 45 milionów w formie dotacji. Środki te będą przekazywane w latach 2026-2028. Ja bardzo się cieszę. To oczywiście efekt dobrej współpracy z samorządami.
I też mam prywatną taką satysfakcję, że udało się w zasadzie w całości sfinansować te 15% wkładu, które by musiały podnieść zarówno gmina Kozienice, jak i Głowaczów. A jednocześnie ta decyzja zapadła już dużo wcześniej. Dzisiaj fizyczne podpisanie tej umowy, która jednoznacznie stanowi już o naszym wkładzie i mam nadzieję, że zostanie zrealizowana i te pieniądze zostaną spożytkowane. Jak podkreślił wicemarszałek Rafał Rajkowski, samorząd województwa mazowieckiego będzie też miał swój udział w drugiej ponadregionalnej inwestycji realizowanej na terenie naszej gminy. 100 milionów też wisi nam gdzieś tam w wieloletniej prognozie finansowej województwa mazowieckiego na budowę mostu w przeprawie między powiatem kozienickim a garwolińskim, więc chciałbym, żeby te inwestycje takie kluczowe dla rozwoju naszego subregionu ziemi kozienickiej, ziemi radomskiej się zrealizowały, bo one będą, że tak powiem, stanowiły też o przyszłości rozwoju tych mniejszych i większych miejscowości, które wchodzą w skład południowej części Mazowsza. W uroczystym podpisaniu umowy na dofinansowanie budowy linii kolejowej udział wzięli także wójt gminy Głowaczów Hubert Czubaj oraz radni sejmiku województwa mazowieckiego Tomasz Śmietanka i Leszek Przybytniak. Już po raz trzeci społeczność Świerży Górnych zorganizowała spotkanie wigilijne. W tym roku było ono połączone z jubileuszem 5-lecia istnienia Koła Gospodyń Wiejskich. Nastrojowo i świątecznie było w sobotę 2 grudnia w Świerżach Górnych, a wszystko to za sprawą spotkania wigilijnego zorganizowanego w tej miejscowości już po raz trzeci. Wszystkich przybyłych powitała przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich ze Świerży Dorota Jakubowska. W tym gronie byli m.in. przedstawiciele władz samorządowych, gminnych i powiatowych, Enei Wytwarzanie, Rady Sołeckiej, Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotniczej Straży Pożarnej, a także przedstawiciele ze szkoły i przedszkola w Świerżach, z Centrum Usług Społecznych, Biblioteki Publicznej, Klubu Seniora czy lokalnej grupy działania Puszcza Kozienicka, a także z policji. Po powitaniach przyszedł czas na wspólną modlitwę z księdzem proboszczem i odśpiewanie kolędy, a także na świąteczne życzenia. Aby te nasze święta, które nadchodzą, aby były przeżyte w zdrowiu, w radości, w gronie rodziny, w gronie przyjaciół, aby nie zabrakło podczas tych świąt miłości, nadziei i silnej wiary. Aby również ustały wszelkie konflikty, spory, nie tylko w naszych rodzinach, w naszym domu, ale również na świecie, jak na Ukrainie, czy też w Ziemi Świętej, gdzie właśnie narodził się sam Jezus Chrystus. Wyjątkowe święta, radosne święta i chcieliśmy Wam właśnie życzyć, żeby te święta były dla Was przede wszystkim zdrowe, spokojne, właśnie radosne, żebyście spędzili je w gronie najbliższych osób ważnych w Waszym życiu, żeby niczego Wam nie zabrakło na wigilijnym stole, żeby przy tym stole panowała życzliwość, zrozumienie, ciepło, dużo łask Bożych, bo pamiętajmy, że jest to przede wszystkim święto kościelne, żeby ten czas był bez problemów, bez zmartwień. Życzenia przekazali również wiceprezes do spraw pracowniczych w Enea Wytwarzanie Sławomir Zielony, wicestarosta Małgorzata Bebelska oraz przedstawiciele lokalnej społeczności, pani sołtys Janina Golik, radni Ewa Malec i Marcin Ogórek oraz prezes Ochotniczej Straży Pożarnej Jarosław Różański. Kolejnym elementem spotkania były występy artystyczne uczniów i przedszkolaków. Jako pierwsze zgromadzenie obejrzeli Jasełka w wykonaniu przedstawicieli Szkoły Podstawowej w Świerżach. Serdecznie Was witamy i na świąteczny program uprzejmie zapraszamy. Wkrótce Boże Narodzenie, co przyniosło nam zbawienie, radość nas ogarnia wielka, przedstawiamy Wam Jasełka. Dzieci opowiedziały historię świętej rodziny, było o narodzeniu Zbawiciela, pastuszkach i trzech królach z darami. Nie zabrakło też wspólnego kolędowania przy żłobku z nowo narodzonym Jezusem.
Po uczniach zaprezentowały się grupy przedszkolne. Starszaki zaprezentowały nastrojowy układ choreograficzny. Natomiast maluszki z oddziałów przedszkolnych zaprezentowały się w wyjątkowej piosence. Świat dziś na biało, z nieba sypało, my otuleni szalami. Opłatki lodu cicho pękają pod pospiesznymi krokami. Tańczą anieli, tańczą weseli, niebiosa prawie gotowe. A my na ziemi zapędzeni, przystańmy chociaż na moment. Za piękne występy zarówno uczniom, jak i przedszkolakom oraz nauczycielkom, pod okiem których młodzi artyści się przygotowywali, podziękowała szefowa Koła Gospodyń Wiejskich. Zdradziła też obecnym, że właśnie mija 5 lat od założenia koła. Z tej okazji przygotowano niespodziankę, okolicznościowy tort. Było też pamiątkowe zdjęcie z zaproszonymi gośćmi oraz upominki przekazane przez burmistrza Piotra Kozłowskiego i jego zastępcę Dorotę Stępień na ręce przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich Doroty Jakubowskiej oraz pani sołtys Janiny Golik. Jak na spotkanie wigilijne przystało, nie mogło też zabraknąć degustacji świątecznych potraw i wizyty świętego Mikołaja, który przyniósł dzieciom prezenty. Jedną z atrakcji była też fotobudka. Organizatorami wydarzenia byli Koło Gospodyń Wiejskich ze Świerży Górnych, Rada Sołecka, Ochotnicza Straż Pożarna oraz radni ze Świerży Ewa Malec i Marcin Ogórek. Partnerami wydarzenia byli Enea Wytwarzanie oraz gmina Kozienice. A teraz przenosimy się do szkoły muzycznej, w której odbył się mikołajkowy festiwal. Szczegóły już za chwilę w materiale Marty Augustyn-Pulkowskiej. Sześćdziesięciu wykonawców z całej Polski wzięło udział w 7. już Festiwalu Instrumentów Dętych Blaszanych o Nagrodę Świętego Mikołaja organizowanego przez Szkołę Muzyczną w Kozienicach. 2 grudnia w sali kameralnej Centrum Kulturalno-Artystycznego od samego rana trwały przesłuchania uczestników reprezentujących 19 szkół muzycznych z województw mazowieckiego, łódzkiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, warmińsko-mazurskiego czy podlaskiego. Ich występy oceniali jurorzy, muzycy, wykładowcy, kompozytorzy Michał Walczak, Kamil Żarnecki i Tomasz Jagoda. Trzeba wziąć wiele, wiele czynników pod uwagę. Nie tylko ten moment tu i teraz na scenie, ale też trzeba brać poprawkę na to, że dzieci były w 4 grupach, ale różniły się znacząco wiekiem. Niektóre dzieci miały bardziej profesjonalne instrumenty, inne troszeczkę mniej, więc to wszystko braliśmy pod uwagę. Oczywiście były osoby, które wyróżniały się szczególnie i zostały docenione przez nas. Były osoby, które po prostu chyba miały gorszy dzień, ale nie było takiej sytuacji, żeby ktoś złożył broń, poddał się. Także ja osobiście byłem bardzo pozytywnie zaskoczony. Po wysłuchaniu wszystkich młodych artystów występujących w 4 kategoriach dla zgromadzonych przygotowano mini warsztaty, które poprowadził przewodniczący jury Tomasz Jagoda. Gość wraz z sekretarzem komisji Bartłomiejem Kruszyńskim zagrał utwór skomponowany wspólnie z uczestnikami konkursu. Po warsztatach przyszedł czas na występy jurorów w towarzystwie akompaniatora Włodzimierza Lebieckiego. W rozmowie z nami Tomasz Jagoda zdradził, że na ten występ przygotował coś specjalnego. Wszystkie konkursy charakteryzują się tym, że gramy utwory, które wszyscy znają, tak, które są w internecie, i tak sobie pomyślałem, że robić po raz kolejny to, co wszyscy, to troszeczkę tak będzie nudno. Więc postanowiłem, że po prostu zrobiłem aranżację melodii filmowej, którą lubię. Przygotowałem akompaniament, no i dzisiaj będzie premiera tego
dzieła. Jak na konkurs mikołajkowy przystało, zgromadzonych w sali kameralnej odwiedził też święty Mikołaj z torbą pełną prezentów. Po ich wręczeniu przyszedł czas na ogłoszenie wyników i wyłonienie zwycięzców. W pierwszej kategorii pierwszym miejscem uhonorowano grającego na waltorni Tymoteusza Jakubka z Kalisza. W drugiej kategorii zwyciężył trębacz Sebastian Rompel z Gołdapi. W trzeciej pierwszych miejsc nie przyznano, a w czwartej pierwszym miejscem nagrodzono puzonistkę Marcelę Borek z Pionek. Poza zdobywcami miejsc pierwszych wyłoniono też uczestników, których uhonorowano miejscami drugimi i trzecimi oraz wyróżnieniami. A Grand Prix tegorocznej edycji festiwalu przyznano grającemu na puzonie Piotrowi Hałdasiowi ze Szkoły Muzycznej w Kozienicach. Dużo razy byłem na tych konkursach i nigdy nie wygrywałem właśnie, nie zajmowałem żadnych miejsc, więc to jest bardzo wielki zaszczyt w ogóle stać i z tym dyplomem. Warto na takie konkursy chodzić, bo nawet jak przegrasz, no to nic się nie stanie. Ważne, że próbowałeś i w następnym roku będzie o wiele lepiej. A jak się wygra, to jaka duma, prawda? Właśnie, jestem strasznie szczęśliwy, że mi się udało wygrać w tym roku. Na pewno za rok też będę startował. Te słowa mówią same za siebie. Gratulacje wyróżnionym i nagrodzonym przekazał dyrektor szkoły Artur Miedziński. On też podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie młodych wykonawców i zaprosił ich do udziału w kolejnych konkursach organizowanych przez Szkołę Muzyczną w Kozienicach. A już za chwilę w dalszej części aktualności powiemy m.in. o ciekawym wykładzie na Uniwersytecie III wieku o biskupie Mikołaju, przeglądzie kolęd i pastorałek czy dniu otwartym w domu seniora. Zanim jednak przejdziemy do tych tematów, zapraszam na relację z przebiegu tegorocznego świątecznego kiermaszu hospicyjnego. Słodkie wypieki, wyjątkowe rękodzieło, stroiki i oryginalne kartki bożonarodzeniowe. W niedzielę 3 grudnia przed kościołem Świętego Krzyża w Kozienicach odbył się kiermasz świąteczny. Są przygotowane różnego rodzaju słodkości, ciekawe ozdoby choinkowe przez naszych wolontariuszy i ludzi, którzy nas wspierają. Między innymi w tym roku Centrum Usług Społecznych, Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Wsi, Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Kociołku, Ogród Jordanowski. Wszystkie praktycznie instytucje są nam bardzo życzliwe, co świadczy o tym, że utożsamiają się z naszym kozińskim hospicjum. To nasze wspólne dzieło. W akcję zbiórki środków zaangażowali się też jak co roku wolontariusze z hospicjum oraz młodzież z wolontariatu z PSP nr 1 w Kozienicach. Pomimo mroźnej pogody dzielnie zbierali oni datki do puszek. Zebrane środki zostaną przeznaczone na działalność kozienickiego hospicjum imienia Sługi Bożej Matki Kazimiery Gruszczyńskiej. Ten kiermasz jest dużym, takim można powiedzieć, z dużą pomocą dla nas, którzy realizujemy naszą posługę w hospicjum, abyśmy mogli w jak najlepszym wydaniu, w jak najlepszym komforcie zaopiekować się naszymi pacjentami, naszymi podopiecznymi, których na dzień dzisiejszy mamy 46 osób. Kozienickie hospicjum utrzymuje się z dotacji przyznawanych m.in. przez gminę Kozienice oraz zorganizowanych na jego rzecz zbiórek. Gmina Kozienice kibicuje nam i wspiera nas od samego początku naszego istnienia, a też mogę nadmienić, że istniejemy już 6 rok. Także składam serdeczne podziękowania naprawdę wszystkim. Nikogo nie chciałbym pominąć w moich podziękowaniach. Dziękuję za to, że jesteście Państwo z nami i że wspólnie możemy pomagać drugiemu człowiekowi, a szczególnie temu człowiekowi choremu, cierpiącemu i bezbronnemu. Ja tylko może nadmienię, miesięczny koszt utrzymania funkcjonowania naszego hospicjum domowego to jest pomiędzy 22 a 25 tysięcy złotych. Podczas tegorocznego kiermaszu świątecznego udało się zebrać prawie 12 tysięcy złotych, a dokładnie 11 891 złotych i 72 grosze. W imieniu organizatorów wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy. A teraz przenosimy się do Kozienickiego Dziennego Domu Seniora, w którym ostatnio zorganizowano Dzień Otwarty.
W Mikołajki, czyli 6 grudnia w Kozienickim Dziennym Domu Seniora zorganizowano Dzień Otwarty. W tym dniu można było przyjść i zapoznać się z ofertą placówki oraz wyposażeniem poszczególnych pomieszczeń. Akcja ta ma na celu zachęcenie osób starszych do zapisywania się do Domu Seniora. Od 1 grudnia ruszył bowiem nabór chętnych. Potrwa on do końca roku. Dom Seniora przeznaczony jest dla mieszkańców gminy nieaktywnych zawodowo w wieku 60 lat i więcej. Naszym celem jest budowanie wizerunku seniorów jako osób aktywnych i chętnie uczestniczących w życiu społeczności lokalnej. Placówka mieści się przy Alei 1 Maja 8 w wyremontowanym budynku po byłym Domu Kultury. Jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dom seniora działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. Mamy tu i rehabilitację, jak ktoś ma problemy z kręgosłupem czy chodzeniem. Mamy zajęcia umysłowe, więc można się rozwijać. Mamy manualne zajęcia. Mamy 4 sekcje. Jest to sekcja kucharek, są ogrodnicy, są majsterkowicze i sekcja kulturalna. Czas jest wypełniony. Mamy również tu posiłki. Korzystamy też z kawy, herbaty. To nam Urząd Miasta zapewnia. Seniorzy są bardzo aktywni i wykazują się dużą kreatywnością w różnych działaniach. Są też pod fachową opieką wykwalifikowanej kadry. Wszystkie nasze działania skierowane są na aktywizację seniorów do życia w społeczności lokalnej. Posiadamy szeroki wachlarz usług, m.in. terapię zajęciową, zajęcia z aktywności ruchowej, usługi kulturalno-oświatowe, edukacyjne, rekreacyjno-sportowe. Co roku organizujemy pikniki międzypokoleniowe wraz ze świetlicami środowiskowymi działającymi przy Centrum Usług Społecznych. Organizujemy również różne wyjazdy na wycieczki, zwiedzania muzeów, wyjazdy do teatru, do kina. Wraz z zaproszonymi gośćmi obchodzone są również uroczyste śniadania wielkanocne oraz spotkania wigilijne. Dom seniora współpracuje z instytucjami i organizacjami z terenu miasta i gminy Kozienice. W placówce odbywają się też koncerty i występy artystyczne zaproszonych gości, a także spotkania z ciekawymi ludźmi i pogadanki na temat bezpieczeństwa, które prowadzą przedstawiciele kozienickiej policji. Jesteśmy bardzo zadowoleni z pobytu w Domu Seniora i zapraszamy wszystkich, którzy są samotni. Tutaj są te osoby otoczone opieką i uważam, że tak powinno być. Także chwała Urzędowi Miasta, Burmistrzowi, że piękny mamy lokal. Zapraszamy, jak ktoś jest samotny, to z pewnością ten czas będzie wypełniony i będzie zadowolony. Wszelkie informacje na temat rekrutacji można uzyskać w Kozienickim Dziennym Domu Senior Plus, Aleja 1 Maja 8, telefon 518 662 153 lub w Centrum Usług Społecznych w Kozienicach, ulica Radomska 36, telefon 48 614 67 62. W placówkach tych dostępne są też wnioski o przyjęcie do Dziennego Domu Senior Plus. Przypominamy, że nabór trwa do końca grudnia. To był wyjątkowy wykład na Uniwersytecie III wieku wygłoszony przez księdza proboszcza Dariusza Sałka. Przybliżył on postać wyjątkowego biskupa Mikołaja z Miry. Czy święty Mikołaj istniał i faktycznie rozdawał prezenty i czego dokonał, że pamiętamy o nim do dzisiaj? O tym między innymi mówił ksiądz Dariusz Sałek, proboszcz parafii Świętego Krzyża, który był gościem pierwszego grudniowego wykładu dla słuchaczy Uniwersytetu III wieku. W środę, 6 grudnia, z uwagi na termin spotkania, ksiądz Dariusz Sałek omówił najważniejsze fakty z życia świętego Mikołaja, czyli biskupa Mikołaja z Miry. Fenomen świętego Mikołaja tkwi przede wszystkim w tym, że był dobrym człowiekiem. I to jest, myślę, przesłanie na wszystkie wieki, na wszystkie czasy, bo tego, czego nam dziś najbardziej potrzeba, to chyba zwykłej po prostu dobroci. Tym święty Mikołaj przysłużył się swoim współczesnym, sam doświadczył wiele, bo przecież ostatnie lata prześladowań przed edyktem mediolańskim, przed 313 rokiem, spędził w więzieniach jeszcze ówczesnego Imperium Rzymskiego. I potem jako biskup Miry wiedział,
że dobroć jest absolutnie tą wartością, która kształtuje człowieka, która pozwala odkrywać Pana Boga i w sobie, i w sercach innych ludzi. To pozwoliło na pokolenia zachować pamięć o tym niezwykłym człowieku. Mało tego, to na jego grobie, który powstał w XI wieku we Włoszech, kilka lat po schizmie Kościoła Wschodniego w umownej dacie 1054 roku, to nad jego grobem w Bari spotkali się przedstawiciele zarówno Kościoła Rzymskiego, jak i Bizantyjskiego, aby próbować znaleźć porozumienie, aby się pojednać. To właśnie na grobie świętego Mikołaja, bo święty Mikołaj był tym dobrym człowiekiem, do którego wszyscy chcieli nawiązywać i chcieli go naśladować. W trakcie swojej prelekcji ksiądz Dariusz Sałek mówił też o historii polskiej kolędy, przytoczył badania naukowe, prezentował fragmenty wybranych utworów, a także opowiadał o tradycji religijnej i kulturowej kolęd. Zatem skąd one się wzięły? Znowu wracamy do czasów Imperium Rzymskiego i do terminu łacińskiego kalendę, czyli nawiedzenie, odwiedzanie związane z Nowym Rokiem, z przywitaniem Nowego Roku. To były takie starożytne tradycje, które gdzieś zapoczątkowały późniejsze kolędowanie, które związane było również z nawiedzaniem, odwiedzaniem, z winszowaniem, ze składaniem sobie życzeń. I dzisiaj jako kolęda, jako już utwór, tak umiejscowiony bardzo mocno w tradycji Kościoła, ale również w Słowie Pisanym, również w teologii, w Piśmie Świętym. Tego spotkania nie można było zakończyć inaczej, jak tylko wspólnym kolędowaniem wraz z księdzem Dariuszem Sałkiem. Przypomnijmy, proboszcz parafii Świętego Krzyża w Kozienicach jest absolwentem Radomskiej Szkoły Muzycznej II stopnia i Akademii Muzycznej w Katowicach. Gra na fortepianie, flecie i klarnecie. Komponuje, dyryguje, a także śpiewa, o czym przekonali się nasi słuchacze. Piątego grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. To idealny moment, aby podziękować tym, którzy bezinteresownie niosą pomoc drugiemu człowiekowi. I właśnie we wtorek, 5 grudnia, takie spotkanie odbyło się w Kozienickim Domu Kultury. W placówce tej od lat działa prężnie wolontariat Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Członkowie aktywnie włączają się w różne akcje i sami inicjują wiele przedsięwzięć. Opiekunką wolontariatu jest instruktor Halina Koryńska. I właśnie ona oraz dyrektor Domu Kultury Elwira Kozłowska podziękowały seniorom za aktywność, za bezinteresowną pomoc drugiemu człowiekowi i za różne przedsięwzięcia, jak na przykład sprzątanie świata, prowadzenie warsztatów dla dzieci czy cykliczne odwiedzanie podopiecznych Domu Pomocy Społecznej. Oprócz podziękowań były też dyplomy wręczone wolontariuszom Uniwersytetu Trzeciego Wieku przez panią dyrektor. Po oficjalnej części był też czas na poczęstunek i rozmowy o różnych formach niesienia pomocy potrzebującym. Dzień później, w czwartek, 7 grudnia, w Centrum Kulturalno-Artystycznym rozbrzmiewały kolędy i pastorałki w wykonaniu chórów seniora. W czwartek 7 grudnia po raz 22 odbył się przegląd kolęd i pastorałek chórów zrzeszonych w Radzie Klubów Seniora Ziemi Radomskiej. Wydarzenie miało miejsce w sali koncertowo-kinowej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach. Przybyłych powitały organizatorki z Klubu Seniora Złota Jesień Wiesława Jurkowska i Grażyna Korzeń. Natomiast uroczystego otwarcia przeglądu dokonali wspólnie burmistrz gminy Kozienice Piotr Kozłowski, zastępca burmistrza do spraw społecznych Dorota Stępień, starosta powiatu kozienickiego Krzysztof Wolski, wicestarosta Małgorzata Bebelska, dyrektor Kozienickiego Domu Kultury Elwira Kozłowska oraz kierownik Biura Komunikacji i jej wytwarzanie Piotr Kutkowski. Chcieliśmy Państwu serdecznie podziękować za to, że kultywujecie tę tradycję, która jest dla nas bardzo ważna. Dziękuję organizatorom, bo to już jest 22. festiwal, a więc wskazuje to, że nie jest to impreza okazjonalna, ale taka, która
na trwałe wpisała się w mapę kulturalną nie tylko ziemi kozieńskiej, ale naszego całego regionu, która inspiruje innych, która powoduje, że istotne wydarzenia, istotne wartości są przekazywane w sposób tradycyjny, często ludowy, związany z naszą historią i cieszę się, że dzisiaj Państwo będziecie reprezentowali to, co wypracowaliście przez długi okres, bo dzisiaj jest, można powiedzieć, crème de la crème, czyli finał, ale Wy ciężko pracujecie regularnie, żeby ten efekt i w zakresie stroju, i w zakresie śpiewu i muzyki był tak wyjątkowy, jak jest. Korzystając z okazji, goście przekazali także upominki na ręce organizatorów oraz życzenia świąteczne dla wszystkich uczestników tego wydarzenia. Na scenie zaprezentowały się chóry i zespoły, a także jedna solistka. W tym gronie nie zabrakło również reprezentantów naszego miasta. Oprócz Złotej Jesieni wystąpił też chór Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz zespół Relax. Spotkanie poprowadziły przewodnicząca Złotej Jesieni Wiesława Jurkowska oraz sekretarz Grażyna Korzeń. Wrażenia wspaniałe. Wszyscy stanęli na wysokości zadania. Przyjechały wszystkie zaproszone zespoły. Ze Zwolenia, z Pionek, z Radomia, z Garbatki, z Kozienic, z Grabowa nad Pilicą, z Jedni Letnisko. No, wszystkie zespoły. Wystąpiło nas na scenie 13 zespołów. Podczas przeglądu nie mogło też zabraknąć świętego Mikołaja, który wręczał wykonawcom pamiątkowe dyplomy i upominki. Dzielnie też pozował do zdjęć. Zespoły dopisały i naprawdę, no, naprawdę chyba byli zadowoleni z tego, co zauważyłem. I mam nadzieję, że doczekamy przyszłego roku i też tak będzie pięknie. To jest okres przedświąteczny i tradycja sama nakazuje, żeby śpiewać kolędy, cieszyć się przychodzącym na świat, prawda? Panna porodziła niebieskie dzieciątko, żeby położyła małe pacholątko. Pasterze śpiewają na łąkach, kalają, hej, kolęda, kolęda. Organizatorem wydarzenia był Kozienicki Klub Seniora Złota Jesień. Patronat honorowy nad nim objęli burmistrz gminy Kozienice Piotr Kozłowski i starosta powiatu kozienickiego Krzysztof Wolski. Natomiast partnerami przeglądu były Enea Wytwarzanie i Kozienicki Dom Kultury. Zadanie zostało współfinansowane ze środków gminy Kozienice w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych. W Kozienickim Domu Kultury już czuć magię świąt. W placówce co roku realizowane są przedsięwzięcia nawiązujące do tradycji świąt Bożego Narodzenia. To między innymi konkurs na świąteczną kartkę czy warsztaty plastyczne, podczas których tworzone są wyjątkowe bombki. W tegorocznej edycji konkursu na najładniejszą kartkę bożonarodzeniową wygrała praca Zuzanny Rzeszotek i to właśnie jej rysunek pojawi się na świątecznej kartce Kozienickiego Domu Kultury. Kartka będzie też opatrzona wierszem Melanii Jakubiak z grupy poetyckiej Erato działającej przy KDK. Konkurs na kartkę świąteczną skierowany był do uczestników zajęć Nauka Podstaw Rysunku i Malarstwa, które w ramach Akademii Szerokich Horyzontów w Domu Kultury prowadzi Wojciech Stachurski. 1 grudnia w placówce ogłoszono wyniki i nagrodzono zwycięzcę. Poza wspomnianym już pierwszym miejscem dla Zuzanny Rzeszotek, komisja przyznała też jedno wyróżnienie dla Alicji Bolek. Wszystkie prace konkursowe zostały zaprezentowane na wystawie w patio. To tu, 1 grudnia, zorganizowano też warsztaty plastyczne Bombka w CKA. Wzięli w nich udział uczniowie wszystkich czterech podstawówek z Kozienic, a także dzieci ze Świerży Górnych, Woli Chodkowskiej, Wólki Tyrzyńskiej i Brzeźnicy. Wraz z opiekunami wykonywali miks mediowe serca z wykorzystaniem farb akrylowych, wycisków z form silikonowych oraz past złoconych. Szczegółowo o tej technice opowiedziała zgromadzonym prowadząca warsztaty Agnieszka Bieńkowska. Ona też pogratulowała uczniom pięknych i jedynych w swoim rodzaju prac, a na koniec wraz z Katarzyną Fijołek i Patrycją Dąbrowską wręczyła dzieciom pamiątkowe dyplomy i słodkie upominki.
Pozostajemy w świątecznym klimacie. W mijającym tygodniu odbyło się szereg wydarzeń związanych z obchodzonymi 6 grudnia Mikołajkami. Oto ich przegląd. Prezenty, życzenia, ale przede wszystkim dziecięcy uśmiech. A wszystko dzięki wyjątkowym odwiedzinom świętego Mikołaja na oddziale pediatrycznym w kozienickim szpitalu. To kolejna tego typu akcja kozienickich policjantów oraz wolontariuszy Enei Wytwarzanie skierowana do małych pacjentów. 6 grudnia policyjny Mikołaj odwiedził każdą salę, na której przebywały dzieci. Towarzyszyli mu koledzy policjanci, uczniowie ze szkoły mundurowej, wolontariusze i rzecznik prasowy Enei Wytwarzanie Piotr Kutkowski oraz ordynator oddziału pediatrycznego dr Czesław Czechyra. Za mikołajkowe upominki dzieci odwdzięczyły się uśmiechem, a jak wiadomo, ten jest najlepszym lekarstwem. Małym pacjentom życzymy zatem szybkiego powrotu do zdrowia i samych powodów do uśmiechu. W niedzielę 3 grudnia z okazji zbliżających się Mikołajek w Kozienickim Domu Kultury zorganizowano specjalne widowisko dla najmłodszych. W ramach cyklu Poranki Teatralne dla Dzieci do Kozienic przyjechała Lady Fama w towarzystwie kucyka Billiego i kotka Gabcia. Dzięki gościom mali widzowie zobaczyli widowisko zatytułowane Gwiazdkowe Koło Fortuny. Była to okazja do wspólnej zabawy z kolorowymi rekwizytami, były też tańce i występy na scenie do hitów Lady Famy. A w zabawie tej brali udział nie tylko artyści i dzieci, ale też rodzice. To świąteczne spotkanie było okazją zarówno do zabawy, jak i formą nauki, bo w jego trakcie poruszono kwestie związane z ekologią, zdrowym stylem życia czy bezpieczeństwem. Nie mogło zabraknąć też wizyty świętego Mikołaja, który przyniósł dzieciom kilka świątecznych zagadek do rozwiązania i słodką niespodziankę. Z tej okazji słodki upominek przygotował też dla dzieci Kozienicki Dom Kultury. W tym roku uczestnicy poranka otrzymali pierniki zdobione wzorem przedstawiającym siedzibę KDK. Organizatorami wydarzenia byli gmina Kozienice i Kozienicki Dom Kultury. Mikołajki można obchodzić na różne sposoby, m.in. wybierając się do kozienickiego kina na specjalne seanse. Z tej możliwości skorzystało kilkuset uczniów. Młodzi widzowie na dużym ekranie oglądali różne filmy. Z okazji Mikołajek kozienickie kino zaserwowało 3 produkcje. Polską komedię świąteczną Uwierz w Mikołaja, amerykańską animację Trolle 3 oraz polsko-czesko-słowacki film familijny Kajtek Czarodziej. Spędzone w ten sposób Mikołajki z pewnością są miłym urozmaiceniem tego wyjątkowego dnia, a my przypominamy o możliwości organizacji seansów szkolnych i grupowych w Kozienickim Kinie w ciągu całego roku. W czwartek w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Kozienicach poznaliśmy laureatów gminnego konkursu plastycznego Znam to miasto. Świąteczny nastrój zapanował w czwartek 7 grudnia w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Kozienicach, a wszystko to za sprawą rozstrzygnięcia 16. edycji gminnego konkursu plastycznego Znam to miasto Kozienice. Tym razem mottem przewodnim prac był temat Klimat Świąt Bożego Narodzenia w Kozienicach. Na konkurs napłynęło 36 prac z 10 placówek oświatowych. Oceniała je 3-osobowa komisja konkursowa w składzie Monika Skrzyńska, Edyta Wachnicka i Małgorzata Lewikowska. Zanim poznaliśmy laureatów, dyrektor placówki Karina Szczyrek powitała wszystkich przybyłych gości, w tym zastępcę burmistrza do spraw społecznych Dorotę Stępień i zaprosiła na świąteczne przedstawienie przygotowane przez uczniów placówki. Ci wprowadzili wszystkich w świąteczny nastrój. Były wiersze, piosenki, układy taneczne, a także kolęda odegrana na skrzypcach przez jedną z uczennic, Milenkę Anioł.
Po występie przyszedł czas na podsumowanie konkursu i wręczenie nagród. I tak wśród uczniów zerówek najlepsze prace wykonali Tymoteusz Zynek z przedszkola nr 2, Natalia Szymańska z Wólki Tyrzyńskiej i Oliwia Wolska z przedszkola nr 3 w Kozienicach. W tej kategorii przyznano też 3 drugie miejsca, 4 miejsca trzecie oraz jedno wyróżnienie. W kolejnej kategorii uczniowie klas 1-3 pierwszymi miejscami uhonorowano Hannę Opińską z PSP nr 2 w Kozienicach, Igę Banach z PSP nr 1, Błażeja Tkaczyka ze Szkoły Podstawowej w Brzyźnicy oraz Hannę Kilianek z Janikowa. W tej kategorii również przyznano 3 drugie miejsca, 6 miejsc trzecich i 2 wyróżnienia. W najstarszej kategorii klasy 4-8 pierwszymi miejscami nagrodzono pracę Amelii Milcuszek z Wólki Tyrzyńskiej, Eleny Michalskiej z Janikowa i Aleksandry Lewikowskiej z Kozienickiej Jedynki. Podobnie jak w poprzednich kategoriach jury przyznało też 5 miejsc drugich, 3 miejsca trzecie i 1 wyróżnienie. Gratulacje wszystkim laureatom przekazała zastępca burmistrza do spraw społecznych Dorota Stępień. Ona też złożyła uczestnikom spotkania życzenia świąteczne i podziękowała młodym artystom z publicznej szkoły podstawowej nr 1 za piękny występ. I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu aktualności. Ja dziękuję za uwagę i do zobaczenia.